tej strony Darek z Enlinado, a w tym materiale mam zamiar zarazić Cię angielskim. Zatem powiem to wprost. Senses in English to najczęściej zmysły. To po prostu zmysły, takie jak dotyk, węch, smak. To są wszystko senses, ale to słowo ma więcej znaczeń i za chwilę postaram się je pokazać. Smell, taste, touch, hearing. Te słowa przydadzą się z całą pewnością, jeżeli mówimy o zmysłach. Można powiedzieć it smells good, czyli to dobrze pachnie. It tastes great to Smakuje wspaniale. You can feel something with your touch. Możesz czuć coś. Touch, dotykiem, dotykając to. Or you can say, can you hear me? Czy słyszysz mnie? Hearing, słyszenie. I zmysłów jest oczywiście nieco więcej. Te podstawowe na pewno znasz. Ale opowiedzmy sobie o takich innych zmysłach niezmysłowych. Na przykład sense of humor. Sense of humor, czyli zmysł humoru. Tak by można sobie to wyobrazić. Oczywiście chodzi o poczucie humoru. Można powiedzieć, You have no sense of humor. Czyli nie masz poczucia humoru. Albo I like your sense of humor. Czyli lubię Twoje poczucie humoru. Widzisz? Zatem, sense w tym przypadku jest to taki zmysł, takie wyczucie, poczucie czegoś. No bo przecież zmysły mają coś czuć, odbierać różne bodźce. Więc to słowo ma nieco głębsze znaczenie. I tych senses, czyli odczuć czegoś, może być więcej. Może być na przykład sense of security. Czyli poczucie bezpieczeństwa. Sense of security. Albo coś głębszego, sense of purpose. Sense of purpose, czyli poczucie jakiegoś celu. Jeżeli jesteś filozofem, to ten zwrot może ci się przydać. Może być też sense of direction. I have no sense of direction. Direction, kierunek jakiś, directions, kierunki, czyli poczucie kierunku, czyli można by powiedzieć w języku polskim zmysł orientacji? Tak, chyba to jest najlepsze tłumaczenie. I have no sense of direction. Kolejne ciekawe słowa, zlepki słów zawierające właśnie sense to z całą pewnością common sense. To jest coś powszechnego, coś ogólnego. Więc taki ogólny, powszechny zmysł. He has no common sense. On nie ma jakiegoś powszechnego sensu, a to oznacza po prostu zdrowy rozsądek. You have no common sense. Nie masz za grosz zdrowego rozsądku, tak by mogło być to przetłumaczone na przykład w filmie. Jego decyzje są nieprzemyślane, to prawdopodobnie ta osoba nie ma common sense. He or she has no common sense. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, czy ktoś powiedział nam coś nieskładnego i my nie wiemy o co tej osobie chodzi, można by powiedzieć: It doesn't make sense. To jedna z możliwości: It doesn't make sense, it makes no sense, ale właśnie no sense, czy też tworzenie tego sensu, it doesn't make sense, oznacza, że to właśnie nie ma sensu. To z niczym się nie łączy. It doesn't make sense. Sorry. I don't understand you. It makes no sense. Więc pamiętamy, że te senses to są też zmysły, takie trochę odczucia czasami. To słowo może być zmysłami, to jakby powiedzieć, że ktoś postradał zmysły. Ale w jakiej sytuacji postradał zmysły? Na przykład poprzez jakieś nieracjonalne działania czy decyzje. Tu możliwości jest na pewno masa. Zachęcam cię do dorzucenia ich w sekcji komentarzy. Na pewno coś ciekawego się znajdzie. Moja propozycja jest bardzo prosta. Można po prostu stracić umysł, tak byśmy to zrozumieli w angielskim. So, did you lose your mind? Czy straciłeś umysł, a lektor by to przetłumaczył jako, czy postradałeś zmysły, ale to nie jest jedyna możliwość, za chwilę przedstawię Ci możliwość, like a professional, like. Queen Elizabeth. Więc jeżeli chcesz brzmieć jak brytyjska królowa, to ten zwrot będzie dla Ciebie. Użyjesz go w każdej sytuacji, wyrażając dezaprobatę na ewentualne decyzje swoich rozmówców. Ale zanim to się stanie, koniecznie daj mi znać, czy ten materiał Ci się podobał. Możesz dorzucić łapkę, serduszko, możesz go udostępnić, pokaż innym, że angielski też może być przyjemny, że nawet z kilku takich przypadkowych na pierwszy rzut okazów, można się naprawdę wiele ciekawych i przydatnych, praktycznych rzeczy nauczyć z angielskiego. A jeżeli chcesz zostać ze mną nieco dłużej, to koniecznie zainteresuj się pakietem Enlina do 500 zwrotów. Tam, w tym pakiecie, w dużym uproszczeniu, właśnie mamy takie zestawy słów i zwrotów, które rozbieram na czynniki pierwsze i staram się je w bardzo praktyczny, prosty, zrozumiały sposób przekazać. Wracając do ostatniego zwrotu, do mojej ostatniej propozycji. Have you taken leave of your senses? Czy postradałeś zmysły? Tak, by można to przetłumaczyć. Ale słowo po Have you taken leave. Czy wziąłeś, wzięłaś. Leave, coś zostawiać. Pozostawiać. Czy wziąłeś, pozostawiłeś swoje zmysły? Tak mniej więcej, gdybyśmy się starali zagłębić w logikę tego zdania. So once again, Have you taken leave of your senses? I hope not. So stay with me and enjoy your English. Bye bye.